do nas Żydzi przyszli zimą, styczniu 43 roku. To miałem 11 lat. W nocy przyszli, a tato rano wchodzi do stodoły, a tam jest w kącie cała kupka Żydów. Antoni, przechowaj nas, bo nie mamy rady już, tylko do ciebie my jeszcze przyszli. No i to trwało tak do 44 roku. W 44 roku, a jak ulmu wystrzelali, wtedy był sądny dzień u nas. Bejt znaczy dom. Reportaż Agnieszki Lipskiej i Adama Głoczyńskiego. Nazywam się Szylar Eugeniusz. Jestem synem Antoniego i Doroty z domu Szpytma. No, widzę, że te same okna, wszystko to samo jest. Tutaj były drzwi ze strony zachodniej. Z zachodniej to była ta strona dla sąsiadów czy dla gości? To dla sąsiadów. Czyli sąsiedzi bez pukania wchodzili? Tak. Obcy ludzie przychodzili od wschodniej strony. A swoi to gdzie chcieli, tam chodzili. Ten dom został postawiony w 1840 roku. Wybudował pierwszy mąż mamy. Mama moja wyszła za mąż, za Szylara Wojciecha, który zmarł, zostawiając po sobie córkę i dom i cztery morgi pola za porządkiem. Mama drugi raz wyszła za mąż, za Szylara Antoniego, za kuzyna tego pierwszego. W tym domu wszyscyśmy się urodzili. Zofia, Helena, ja Eugeniusz i Franciszek i Janina. Janina najmłodsza urodziła się w 40 roku. To wtedy miała 3 lata, 4, jak Żydzi od nas odeszli, a ja miałem 12, brat miał 9, młodszy, a starsza siostra ode mnie miała 16 lat, a najstarsza 21. No to nas było 8. A jeszcze babcia żyła, była 9. To była wieś bogata. Gospodarze chowali po 2 pary koni, 3 pary koni, no ale byli tacy, co tylko u tych właśnie dużych gospodarzy pracowali. Żydów było 120, a Polaków 4000. No, Żydzi mieszkali, jest taka droga uboczna, tak zwany Kazimierz. Na tym Kazimierzu to było chyba 4-5 rodziny, to jeździliśmy tam do jednego Żyda po wodę. Każdy Żyd miał swoich wybranych takich ludzi, co chodził tam do nich kupić. Albo ciele, albo kurę, albo koguta. O, to dzieci było bardzo dużo w każdym domu. No i schodziły się dzieci wieczorami, nawet bawiły się na ogrodach, bo to były duże takie sady starodawne. W jesieni tam było drzew owocowych, jabłek, gruszek, to co chcieli, jedli. Drzewa wysokie, to my się w krycie bawiły, to tak, żeby czas zleciał. Takie piłki ze szmat były, albo taki palant, co się podbijało.
Jak wybuchła w 1939 roku wojna, to ja miałem 7 lat, pierwszy dzień poszedłem do szkoły. Nauczyciele powiedzieli, że musimy iść do domu, bo wybuchła wojna, Niemcy napadli na Polskę. Idźcie tak, żeby nie iść drogą, tylko jakimiś ścieżkami, tak żeby was nikt nie widział, przejście do domu, żeby się jak najprędzej dostać do domu. No i tak było. No a jak my szli, to już było widać samoloty, a pierwszy raz, bo takie dzieci nie miały gdzie widzieć samolotu. W 1941 roku było już źle z Żydami. No, wyłapywali tu, w Markowej też wyłapali. To nawet był tu taki Kindler Markowej, Niemiec, co musiał mieć na każdy dzień furmankę wystawioną. Furmanka stała koło domu, tam gdzie mieszkał, i on sobie wyjeżdżał. Rano przyjechał się, zobaczył, pies leci, zastrzelił Żyda takiego, pamiętam sobie, byliśmy nawet oglądać za szkoły, my szli, taki Żydek chodził z koszyczkiem, biedota, na tym Kazimierzu właśnie. Zastrzelił tego Żyda, kazał, żeby go zakopać, a my ze szkoły szli, my przyglądali się tam. Tu jest ta główna izba. Tak. I tu była kuchnia, o. Taka szafka, o, taka szeroka. Taka spiarnia była, tu zboże było, przegrodzone było na trzy części. Tu był owiec, pszenica i żyto. Tą szafę można otworzyć? Były przybite takie haki i pomont wisiał, o tak. I tu były szafy, i w tych szafach było ubranie. Do nas Żydzi przyszli zimą, styczniu 1943 roku. Przyszli sami, nikt ich ani się z tato nie widzieli, znać się znali sprzed wojny, a matka tych Welców, ona z tato chodziła do szkoły. Taka stara była jak tata. Po sąsiedzku niedaleko mieszkali. Oto tak było daleko do krzyżówki, tam od nas, od domu, jak może do gościńca. A jak stanął sobie na gościńcu, to krzyżówki było widać. W nocy przyszli, a tato rano poszedł tam przynieść słomy, siana. Wchodzi do stodoły, a tam jest cała rodzina, bo to zima. Śniegu nie było, a zimno było. Wszyscy do taty się rzucili prosić, żeby ich przetrzymał przez kilka dni choć. No i tato wtedy poszedł do domu. Powiedział to mamie, mama zrobiła napić się coś, dać tam im chleba, żeby się posilili. No i jak już mama się na to zgodziła, że jakiś czas tam przetrzyma, zrobili taki tunel. Były takie stare ule pszczele, bo mama miała 60 pni pasieka. I przyszedł 1942 rok, mróz był 42 stopnie, cała pasieka poszła spać, bo wymarły.
pszczołę. I tata pokładł te ulje jeden na drugie, przykrył deskami, tam papiery jakieś. Ocieplone było, na wierzchu było siano, później słoma. I sześcioro ludzi tam weszło, ale to wchodziło się na kolanach. To była mała skrytka. 4 metry było tego schowku na długość. A szerokość pewnie też ze 4. A na wysokość było tak, że o tak na małym stopu mógł sobie siedzieć. Tato był odważny. U taty nie było tego, żeby się pogniewał. Każdy go nawidził, słuchał, co on tam powie, o tak, po sąsiadach. Ale i on też sam nie został, jak trzeba było. Sąsiedzi przyszli do pomocy bez zawołania. Szli w pole. On ludziom bardzo dużo pomagał. Mama była za bardzo dobra, ale na ostatku te zmartwienia wylazły, strachy i trzeba było na pigułkach wyjść do końca. Całe życie toczyło się tutaj, tak? W tej części domu? Tak, najwięcej. To tutaj jeszcze był stół. Po prawej stronie? Ława była przez całe, od ściany do ściany. Pod tym oknem tu była kanapa, spałem ja, tu było dalej łóżko. Za ścianą był piec piekarski, ale to był duży piec, tam lazło, ja pamiętam, był na 12 bochenków. U nas w domu chleba nie brakowało. Jeść było co. Ale u niektórych z kolegów to nie było czym chleba posmarować. To przychodzili do nas. Mama mnie robiła kromkę, to jej zrobiła kromkę. Później tu były schody. Tu widać ten skos taki. Jak Żydzi siedzieli na strychu, siostra, a miała 4 lata i mówiła tak. Mama gotuje ziemniaki. Komu to, mamo, gotujesz te ziemniaki? A dla kur. Wyszła za mamą do sieni, a mama na schodach stała z garnkiem ziemniaków, a ręce się dwie wystawiły i zabrały te ziemniaki. Ona nie wiedziała, co to może być. Takie dziecko 4-letnie. Piąta godzina rano, tam wtedy nikt nie przychodzi, my wszyscy spali, a mama już ziemniaki gotowała, mleko podojone i wszystko szło do góry. Chleb 2 razy na tydzień pieczony po 6 bochenków takich wielkich. To tu dziadzio z tego domu, ojciec mamy, to przyszedł i mówi tak. U ty nasze Dosi, mówi, bo Dorota jej było, to mówi Dosia. Te dzieci to tak dużo jedzą. 2 razy w tygodniu piecze chleba. A trzeba było. To było 3 mężczyzn i 3 kobiety. Ten, co był żonaty syn, oni mieli w Jarosławiu zostawione dziecko. Tam do przechowania. 3-letnie dziecko. Gdzieś się wydało, ludzie powiedzieli, że to jest Żydek. I przywieźli tego Żydka małego do nas. Na rowerze.
A strych nie było wolno dzieciom pójść. Koledzy się pytali, mówi, chodź pójdziemy na strych. Pójdziemy tu, pobawimy się tak jak u nas do stodoły. Ja mówię, nigdzie nie chodzimy, bo tata krzyczy na mnie, tam jest zgnita podłoga, by my wpadły na krowy. I nie puszczałem. Na strych nie było wolno dzieciom pójść. Jak duże było to pomieszczenie, w którym ta siódemka Żydów się schowała? Cała ta połowa. No to ma 7 metry albo 8. Tak jak tutaj wyszło się po drabinie, to tu to strych był przestrzenny. Deski były rzadko, bo to facet, a w lecie to one miały odsunięte dachówki. Chodziły sobie przez cały dom. Popatrzcie panu, stąd do tamtąd jest 14 metrów. A tam jeszcze było 4 metry przycenione, bo tam były stajnie z tamtego końca. To był chodź, i one se mogły chodzić po całym. I tak chodziły. A słychać nie było, bo to na tej powale było 10 centymetrów gliny, a na pole nie wychodzili. My najbardziej do tego małego chłopaka, on miał wtedy 5 lat, bo on był okropnie uczulony, że jemu nie wolno chodzić po polu, a my chodzimy. Bo nieraz zaglądał tak przez te szpary na facjacie, a ja szedłem z kolegami, to ja patrzę, a ja go widział. A koledzy szli ze mną, mówię, chodźmy dalej. A tato tylko wciąż mówi, nie bawić się koło domu, bo ten chłopak maj będzie tam zazierał za wami. I się dowiech to. Łazienki nie był, nas podchodzili. A ja później widziałem, że tutaj było tak, tam jest tak przestawione, taka miska, takie wiadro było postawione. W tym miejscu już go nie ma, gdzie indziej jest, bo oni musieli sobie wyprać przecież w nocy. I te kible w nocy schodzili, wszystko wyrzucali na gnoj, a rano wstał, śnieg był, tata mówi, idź tam, Ginek, pozawalaj te świeżym gnojem, bo mówi, widać wszystko, że jest wylana z wiadra. Albo wyszły na pole pochodzić se nawet. Śnieg spod, śladów narobione, weź mietłę pozamiataj. I tam pozamiatał, żeby nie było widać. I tata mi powiedział tyle, nic nie mów nikomu. I tak nic nie mów, to nic nie mów. A ja nie chodziłem tam. Siostra najwięcej chodziła, bo ona uczyła się niemieckiego, a z tych Żydówek jedna była uczona i ona umiała po niemiecku. I pisała konspekty nawet. Książek nie było. Jak tam streszczenie jakiej książki, ona wiedziała wszystko na pamięć. To były takie urywki powpisywane. Nawet ja później chodziłem do szkoły, to z historii wziąłem i czytałem to. I było wszystko wypisane elegancko. No i to trwało tak, że na razie jeszcze i tak co dzień to jeszcze i trwało do 1944 roku. W 1944 roku, jak ulm wystrzelali, wtedy był sądny dzień u nas. Ulmowie to była biedna rodzina. Nie mieli gdzie postawić tego domu, to postawili sobie na polu, tak za 200 metrów od drogi w pole. Nie było sąsiadów blisko. Domek taki malutki. Tam szczepił drzewka, sad miał, jedwabniki.
taki płot morwowy na te liście dla tych jedwabników, a był i fotografem, to ja tam z tym dziećmi nawet miałem zdjęcie. Żona ta Wiktoria pochodziła z drugiej strony nas, bo się po sąsiedzku tak ożenił ten Ulma z tą Wiktorią. Byliśmy we młynie z tato. I Ulma był też i mówi do taty, żeby tato mu zawiózł mąkę tam do domu, do niego. I pojechałem z nim, przyjeżdżamy tam pod dom, a tam zobaczyłem Żydów. I do taty mówię, że tam Żydy były. A to nic nie mów, nic, nikomu nie mów. A ja wiedziałem, że i u nas. To był dzień jak każdy jeden. Poszliśmy spać wieczorem, rano wstajemy. Poszedłem do szkoły. Przychodzę do szkoły, mówię, że Ulmowie wystrzelani wszyscy. Człowieka przeszyły takie ciarki. Nauczyciele mówią, idźcie wszyscy do mnie bez lekcji. Tylko idźcie dalej, mówi, tak samo drogo, żeby nikt nie widział. Idę do górki, przychodzę pod dom, to nie czułem, czy idę, czy nie idę. Wchodzę do domu, drzwi poodmykane, nie ma nikogo. Chodzę, szukam, nie ma nikogo. Przeplątałem się tak koło domu. No i wieczór się zrobił, to bo przychodzili wszyscy. Tata wszystkich nas tylko po plecach głaska mówi, będzie dobrze. Nic nikomu nie mówcie, nic nikomu nie mówcie. Może jakoś z pomocą Bożą przeżyjemy. Dzięki Bogu jakoś doczekaliśmy do lipca 1944 roku, jak przyszli Ruscy do Markowej. Przyszli wieczorem, a na drugi dzień przed południem mama zrobiła obiad, taki rodzinny obiad, pełny dom ludzi, 7 nas i 7 ich. To jest nie do opowiedzenia. To te ludzie, jak poschodziły z tego strychu, to nie wiedziały, jak mają iść. Przy stole my siedzieli w kuchni. Wspólne dopiero. Jeden obiad wspólny. Mama tam zrobiła jakieś kluski. Tato szedł, była taka wiśnia w polu. Przeniósł całe wiadro wiśni. To był bal. One nie wiedziały, jak mają jeść. Płakali, znowu śmiali się, cieszyli się. Ale więcej było płaczu, jak tego wszystkiego. Zjęliśmy ten obiad wspólny. Wyściskali się. Poszło 3 tych Żydów. Do Jarosławia, tam gdzieś wyszukali jakiegoś ruskiego starszego żołnierza, a to był Żyd. I przyjechał z kierowcą samochodem ciężarowym i zabrał całą rodzinę z tym dobytkiem, co mieli. Dwa tygodnie czy 3 i nikt się nie odzywa. Tato mówi, zaprzągnę konie, pojadę. Ja pojechał z tato,
Zajechaliśmy, to była potężna kamienica, taka sień przestrona, wjechaliśmy tam na podwórze. Wszedł tam tata, był z 5 minut więcej, nie? Takie było powitanie. Niewolne, one się bały tak, żeby ktoś nie wiedział, że one wróciły. Wyszedł z jednym Żydem, wyszedł, odprowadził tatę i rzucił taką kurtkę, mówi, z kożuchem, mówi, masz gienek, będziesz chodził w kożuchu. Oni byli do zimy i w zimie jakimś prawem dostali się do Niemiec. I miał być ten statek Batory i na niego wsiedli cała rodzina i pojechali do Stanów. I stamtąd, jak zajechali, z miejsca napisali do taty, że już my przyjechali wszyscy, już się urządzamy trochę. Oni nawet przysyłali paczki różności. Były i ubrania z początku. Później przysyłali bogate, po 15, po 17 kilo. Skóra podeszwowa. To z całych takich bizonów, jak ten stół skóra. A za to paczkę trzeba było zapłacić 1700 zł. Tata mówi, jedną paczkę opłacił, drugą wysłali, opłacił znowu. Mówi, więcej mi nie przysyłajcie, bo ja na pożyczce będę. To był dom bardzo szczęśliwy. Przeżyliśmy tyle lat. Człowiek nieraz się w język ugryzł, bo by był coś powiedział, ale nie. No nie wolno było pisnąć słowa na tę sprawę. Różnie się zdawało, dokąd to będzie i dokąd to będzie. Aż przyszł czas. Był to reportaż Agnieszki Lipskiej i Adama Głaczyńskiego zatytułowany Bejt znaczy dom. Muzyka Paweł Steczkowski i Maciej Rosół. Opracowanie akustyczne i realizacja dźwiękowa Maciej Rosół.